Yeah, oni to nazwą produktem. Oni to nazwą produktem. Wchodzę na kamienie U, wchodzę na scenę jak U. Oni to nazwą produktem. Oni to nazwą produktem. Wchodzę na kamienie U, wchodzę na scenę jak U. Oni to nazwą produktem. Oni to nazwą produktem. Wchodzę na kamienie U, wchodzę na scenę jak U. Oni to nazwą produktem. Oni to nazwą produktem. Witajcie, z tej strony Janusz Dwaka i witam was dzisiaj na koncercie. O co chodzi? Nie ta scena kurwa już, dobra. Na koncercie O co chodzi w Poznaniu, elo! It's too late. Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego. Czy Poznań jest gotowy na O co chodzi? Jarek Mordo, jesteś gotowy? Zróbcie jakieś kawał! Któryś mieszek mnie tu na Instagramie oznaczał, że poprzedni zespół był jakimś supportem, co? Co to ma znaczyć, wariatu? Okej. Afera dookoła, wreszcie wymyślają na mój temat ciągle jakieś nowe rzeczy, odpuść! Moje nagrania! Nic mnie nie reprezentuje! Moje nagrania! Słuchajcie, to was na rozdali! Chcę się tu, nic już nie czuję, jak ostatni numer. I żeby było tak jak w tej chwili, nawet jak oddam milion i tak będą mnie mili. Rap jak w Atlancie i rap jak w 8 mili. Nigdy za wcześnie nie pichał, co się pije. Jeżeli mamy to zrobić, to zróbmy to porządnie, mordy. Co jest z wami? What the fuck, hey? Tylko żeby nikt nie miał nas za niekulturalną młodzież z ziomeczkiem, który sobie rapuje i chce wykrzesać jak najwięcej z młodzieży energii, kurwa mać, bo sam jej bardzo dużo daje. Więc jeszcze raz, Poznań! Sprawdźmy to. Drugie podejście. Hej, kurwa wszyscy! Nie będę hajsy powoli, nie będę hajsy od Ewe, nie będę hajsy od Koli, nie będę hajsy, bo nie chcę, nie zabierzesz kontroli. Ona jest w Leopoli, do Red Bulla, kruszy Moli.
Młodej całą noc, jej telefon ciągle dzwoni. Nie, 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 nie. To nie mój dzień. Nie, 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 nie. Nie wiem co to sens. ODS. Wszystkie ręce w powietrze. Wszystkie ręce w powietrze, ręce w powietrze, ręce w powietrze. Wszystkie ręce w powietrze. Jak podbijasz na koncercie mówiąc jaka rap, jak dobry plan. Ty wejdź z nami, bucha z łap. Namawiasz sety razy, to wkurwia mnie. Od kiedy ludzie nie wiedzą co znaczy słowo nie. Nie rzuca tylko bombajaz. Głośnie bombajaz. Bombajaz. Na całym górę nienawidzę siebie za to. Przejmuję to i kręcę jakby było moją pracą. Nieważne jaki rachunek mojej konta to zapłacą. Chcę cały mieć budynek punkty. Krótko robię ziarno. Nie nadążę w dato. U nas ciągłe lato. Wow, wow. U nas pokra. Nigdy nie pytam o nosa. Nie biorę, nie brałem i zobacz. Mam lody jak na sach chłopak. Miałem, że dobry chłopak. Znowu dostępny beat, co? Znowu dostępny beat, co? Szef, szef, trip, szef, trip. Oni to grywają, mama. Co? Mówi, że widziała trip, co? Znowu dostępny beat, co? Znowu dostępny beat, co? Kiedy widzimy, to chcę podbić. Sama. Fajna szyb, fajna szyb, młoda dama. Twoja mina, kiedy mówię nie. Facepalm, facepalm, facepalm. Głośnie, kiedy widzi mnie, to chce podbić. Sama. Fajna szyt, fajna szyt, młoda dama. Twoja mina, kiedy mówię nie. Nara. Facepalm, facepalm, facepalm. Nigdy nie pytam o nosa. Nie biorę, nie biorę, nie zobacz. Mam lód jak nasa chłopak. Gadają, że dobry chłopak. Gadają, że dobry ziomak. Mówią o mnie, ale kupa. Ja zaszczyłem. Kiedy widzi mnie, to chcę podnieść. Sama. Fajna szyb, fajna szyb, młoda dama. Twoja mina, kiedy mówię nie. Okej, okay, już po koncercie, tu jest Antkowiak. Nie ostry, bo taki obiektyw. Moja twarz znowu jest taka kurwa rozjebana, ale chuj. Koncert jest zajebisty, był lepszy niż w zeszłym roku. I na pewno był lepszy niż ten poprzedni BDS, a co był rozgrywany gdzieś tam. Gdzieś tam w food hallu. Ten koncert BDS-a to 2x10 był. Kurwa, o co chodzi? Zrób jakiś koncert w klubie, tak jak mówiłeś, u Bazyla. Bo od ponad półtora roku albo dwóch lat nie zrobiłeś koncertu takiego, były tylko takie. A koncerty klubowe są zdecydowanie lepsze niż takie na otwartym powietrzu. Więc pewnie tak tego nie ogląda. Dobra, ja muszę zejść, bo auto jedzie. Widzimy się na kolejnym koncercie. Aktualnie żadnego w Poznaniu nie ma. Ja tym o koncercie, o co chodzi, się dowiedziałem, bo ktoś napisał komentarz na jego Instagramie. Więc trochę słabo wypromowany był. Ale kurwa, jak będzie jakikolwiek fajny koncert w Poznaniu i nie będzie sold outu, albo bilety nie będą jakieś wykurwiście drogie, no to się pojawię. Jak nie będzie szpaka, bo ja szpaka nie lubię. Dobra, to na razie.